Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mikoszewie. Pierwsze wzmianki o parafii w Mikoszewie pochodzą z około 1530 roku. Wioska Mikoszewo została założona w drugiej połowie XIV wieku. Prawdopodobnie od początku posiadała swój kościół i była siedzibą proboszcza. Swoim obszarem sięgała od Wisły ujścia do Jantara. Po reformacji Rada Gdańska obsadziła wszystkie kościoły na Mierzejach duchownymi protestanckimi. Nieliczni katolicy z Mikoszewa i sąsiednich wiosek uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Żuławkach. Wówczas Żuławy Wielkie należały do diecezji warmińskiej, a Mierzeje do diecezji chełmińskiej. Po II wojnie światowej w 1946 roku utworzono w domu rybaka tymczasową kaplicę, którą później obsługiwał proboszcz z Żuławek. Lokalne władze szybko zorientowały się w sytuacji i salę przemieniono na świetlicę. Od 1 sierpnia 1974 roku w Mikoszewie zamieszkał samodzielny duszpasterz, wikariusz ekspozyt, ksiądz Piotr Kolbuszowski. Parafianie z Mikoszewa zamienili dom przy cmentarzu na kaplicę. W 1979 roku kaplica utworzona z domu mieszkalnego była w bardzo złym stanie technicznym i nie spełniała odpowiednich warunków do sprawowania kultu religijnego. W dniu 25 marca 1992 roku parafianie z Mikoszewa zostali włączeni do diecezji elbląskiej. Kościół w Mikoszewie zbudowano w latach 1986-1992 i poświęcono 1 lipca 1992 roku. Obecnie do parafii w Mikoszewie należą miejscowości Mikoszewo oraz Jantar Leśniczówka. Tereny parafii znajdują się w gminie Stegna w powiecie nowodworskim w województwie pomorskim w diecezji elbląskiej. Informacje zaczerpnięto ze strony parafii w Mikoszewie.